Szanowni Państwo, 105 lat to wydaje się tak dużo, ale to jest życie tak naprawdę tylko jednego pokolenia. Tylko jednego pokolenia. Przed nami jest dużo wyzwań, zmieniające się czasy. Tak myślę, że powinniśmy pamiętać o jednym, tutaj ksiądz proboszcz bardzo pięknie dzisiaj w kazaniu też powiedział, ale powinniśmy pamiętać o jednym. Póki będzie ten polski dom, polska szkoła, polska tradycja i polskie wartości, będzie wolna Polska. I tym może akcentem zakończymy. Pamiętajmy o tym, żeby te właśnie najważniejsze polskie wartości, polskie tradycje szanować i kultywować. Dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze dzisiaj na drugą część świętowania, a właściwie trzecią, bo wczoraj zaczęliśmy. Na trzecią część, czyli na marsz, na Janówkę, będą śpiewy. Panie z koła gospodyń wiejskich w Janówce przygotują również na miejscu poczęstunek. Oczywiście będzie też tam część oficjalna, czyli złożenie kwiatów pod pomnikiem. Zapraszam serdecznie.